Hej dzieciaki! Słyszeliście o waifu influencerach z Japonii? Nie? Zapraszam więc na wycieczkę do świata VTuberów! Ja też jestem VTuberką, jak możecie zauważyć, nie jestem człowiekiem, tylko modelem 3D. Powszechnie wiadomo, że prawdziwe dziewczyny nie mają nic do zaoferowania. Zobaczcie na wskaźnik urodzeń w Japonii. Tutaj macie prawdziwy wykres. Rynek VTuberów jest większy niż kiedykolwiek i trend ten rozlewa się od Japonii na cały świat. Myślę, że drzwi tego typu twórcom otworzyły koncerty na Vocaloid z użyciem tych wielkich hologramów. Pamiętam, jak kiedyś widziałam chyba w Panoramie koncert Hatsune Miku i od tego czasu nie mogłam przestać o niej myśleć. A teraz Kizuna Airo też gra tego typu koncerty. AI Channel, na którym zasłynęła Kizuna, zaczął strasznie podupadać po zmianie aktorki. Właśnie montuję ten materiał i w sumie nie wiesz nic. W pewnym momencie firma, która produkowała alternatywne osobowości Kizuna AI i w pewnym momencie na kanale AI Channel oryginalna aktorka przestała się pojawiać i z tego co wyczytałam na Reddicie, ta osoba, która śpiewa na koncertach, to jest właśnie ta oryginalna aktorka, a streamami i tymi skitami zajmują się już inne aktorki. W ogóle ta dziewczyna, która podkładała głos pod Kizuna jako pierwsza, założyła już swój własny kanał na YouTubie i w sumie mogę go zalinkować w opisie poniżej. Najpopularniejszą grupą VTuberek w tej chwili prawdopodobnie jest Hololive. I mówię to na podstawie ilości memów na ich temat, a nie żadnych danych. Do Hololive należy też moja ulubiona streamerka. Korony-sama! Proszę, zauważ mnie, senpai! Tak w ogóle, to rozmawiałam z wieloma osobami na Discordzie, próbując bezwstydnie promować swój kanał. I niektórzy bardzo pogardliwie wyrażali się o fandomie VTuberek, nazywając ich stulejarza... Chyba muszę wypikać to słowo. Inni mówili, że VTuberki są niepokojące, że czują się tak, jak gdyby anime przekraczało czwartą ścianę i że ich to przeraża. Największa część moich rozmówców zwracała jednak uwagę na to, że mam akcent i pytali się, skąd jestem, a na wiadomość, że jestem z Polski, odpowiadali, że jak Polska może w VTuberów, skoro Polska nie może w kosmos. Nie może w kosmos. W każdym razie, głównym celem tego filmu jest okazanie mojej wdzięczności wszystkim polskim widzom, którzy stanowią 50% mojej publiczności. Bardzo się cieszę, że jesteście. Jesteście super fajni. Dziękuję wam, że spędzacie czas z moimi filmami. Zostawcie proszę ślad po sobie i zajrzyjcie na moje social media. Trzymajcie się. Pa, pa!